Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Wyfalu do Samurai. Jest z nami Wojtyszek i Luiza i Stalker, który nie wiem, czy się odezwie. Hej, ja mam zupkę. Jem. Krzysiu, co? Jem zupę. Ach, te polskie internety. O czym dzisiaj będziemy gadać? Tuż w momencie, gdy Sara powiedziała, dajcie mi chwilę ciszy, pierwsze co robi Luiza, to zaczyna się pytać. Wojcieszku, słyszałeś co? Ja powiedziałem, zaczekaj, zanim zaczniemy odcinek. Co słyszałem w tej sytuacji? Czyżby się kroił ciekawy temat? Luiza? Ja znowu słyszałem, co przez chwilę mój Discord odpierdali się. Aha, okej. A Sara, ty mnie słyszałaś? Tak, ja tak wszystko słyszałam. To powtórzę jeszcze raz pytanie dla Luizy. O czym chciałeś pogadać w momencie rozpoczynania odcinka? Widziałeś dupę prawicy o decyzji, że Unia nie będzie dała dotacji na te samorządy, które poszły w strefy anti-LGBT? Właśnie o co chodzi z tą strefą anti-LGBT? To jest, ja myślę, że to jest jakaś luźniejsza akcja, ale to jest kwestia dosłownie prawno-administracyjna? Znaczy, to jest trochę takie pijadolenie, wiesz co, że znaczy, ale jesteśmy przeciw. Znaczy, to jest na takiej zasadzie, że samorządy usłyszały, jak rząd polski robi hejt na LGBT, więc samorządy postanowiły pójść za przykładem rządu. Dajcie mi chwilę. Słychać było to? Nie. Ja piąta przerwa. Dobra, przepraszam, że przerywam dygresję, ale była sytuacja pod tytułem, że wpada ojciec, pyta się, gdzie łopata. A co, kurwa, nie ma czasu na wyjaśnienia. Przebiega przez pół pokoju, sprawdza coś, przerzuca pudła i wychodzi, nie? A Tanegashima, nie wiem gdzie leży, ale wypowiedzieli mi wojnę. To jest wyspa na południe od Kyushu. Okej, okay, to myślę, że nie będzie bez nimi problemu. Wyjebane. Chciałem na południe od Kyushu jest wyspa? Tak. Się nazywa Korea. Korea jest na północ. Oj tam. Miałem 3,5 z geografii. Jest półwyspem. Tak, to miał być dowcip, wiem, że jest półwyspem. Kurde! zawsze dostawałem piątki z geografii. Wracając. Do tematu. Ogólnie rzecz biorąc, samorządy postanowiły stanąć w obronie polskich rodzin. Przynajmniej ci na wschodzie. Przynajmniej ci na wschodzie, bo to głównie samorządy wschodnie podjęły taką decyzję. Ja pierdzielę, oni są... Dobra. Kliknij, rozegram sobie. Wiem, ale Jezus Maria. Czwarta chyba bitwa od nich. W każdym razie... I podjęli ustawy o... przeciwko ideologii LGBT. Brzmią one różnie, aczkolwiek mniej więcej tak są, co nie? Tam są różnie sformułowane. Ogólnie rzecz biorąc, poszczególne samorządy kompletnie zazwyczaj nie wiedziały, o co chodzi. Co można zobaczyć choćby na nagraniach z poszczególnych obrad. Gdzie ktoś się pyta kogoś z radnych, jak się rozwija skrót LGBT i on nie wie. Tak więc, no ogólnie są to w sumie gówno ustawy, które no są napisane tak, że w sumie nie znaczą nic, a w praktyce no trochę można je traktować jako przyzwolenie na wszelkie negatywne reakcje w stosunku osób z tego grona, co nie? Tak, i ogólnie to nie jest nawet sama taka decyzja Unii Europejskiej, ale dlatego, że rządy państw Beneluxu, Francji i Skandynawii podjęły decyzję wspólnie, że albo będziemy faktycznie, wiesz, starać się jakby rozprzestrzeniać te idee Unii Europejskiej, nie? Że ta równość, wolność i tak dalej, swoboda i tolerancja, nie? Albo robimy to na niby, i bo dla nich, bo masa tych miast francuskich czy skandynawskich współpracuje z naszymi tam jakimiś miastami i tak dalej, nie? I że albo będziemy to robić tak, jak powinno to być, czyli nie będziemy dawać przyzwolenia na coś takiego, albo robimy to na niby. I
i te państwa powiedziały, że w takim wypadku one nie będą płacić tak dużo pieniędzy do Unii Europejskiej, będą omijać składki i tak dalej, dlatego że nie będą dawać pieniędzy na coś, co jest wbrew jakby temu, co jest wartością ich narodów. Ej, a to mi podsuwa bardzo duży temat, który nie wiem, czy miałem okazję z wami kiedykolwiek obgadywać, a bardzo często z różnymi znajomymi, no nie, może nie z przyjaciółmi, bez przesady, ale niektórymi kolegami znajomymi poruszałem, typu właśnie, że popierając prawicę, nie? Oni są za Unią Europejską i Polska powinna być w Unii Europejskiej. Ale Unia Europejska ma rację bytu, póki jest tylko i wyłącznie gospodarcza. Jeżeli chodzi o całą resztę, obyczajowość i kwestie polityczne inne, tak, to każde państwo powinno zarządzać w swoim własnym zakresie. Jak byście się ustosunkowały w dyskusji do takiej tezy? Znaczy no, teoretycznie, jeżeli bardzo chcemy, to możemy być tylko w tej Unii Gospodarczej. I według mnie, ale według mnie to nie jest trochę tędy droga. W sensie jakby aktualnie jakby jako potężny, no w sumie taki szczyt cywilizacyjny trochę jesteśmy, nie? W pewnym sensie, nie? No. Ale jesteśmy jednocześnie kontynentem, który popada coraz bardziej w zapomnienie i coraz mniej mamy tak naprawdę do powiedzenia na świecie często. Bo są molochy takie jak Brazylia, Indie, Chiny, Japonia, znowu... A Japonia w ogóle się odbudowuje powoli. Sara, ci tutaj w plecy wieżyczka strzela, którą... Wiem, widzę. USA, Rosja działa też ciągle jakby na tych swoich oparach potęgi. I no, jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że jesteśmy między takim trochę młotem i kowadłem powoli, bo jest coraz większa ekspansja gospodarcza różnych państw, nie? I my nie jesteśmy w stanie tego robić, ponieważ sama gospodarka Niemiec nie jest w stanie po prostu... Uciągnąć tego wszystkiego. Uciągnąć wyścigu gospodarczego z innymi krajami, nie? Mocarstwa. No bo zamiast państwa europejskie często składać się na pomoc, to raczej więcej państw ciągnie z tej gospodarki wspólnej niż wkłada do niej. No bo jakie wkładają na pewno? Francja, Niemcy, Włochy może, aczkolwiek biorąc pod uwagę, co się tam odwala, teraz nie jestem pewien. Ale na przykład ja pamiętam, jak czytałem a propos Merkel i jej projektów, jak wiele projektów zostało odwołanych europejskich, gdy w 2012 mniej więcej jakoś sojusz przywódców Portugalii, Hiszpanii i Grecji, nie Grecji, Grecja miała gówno do powiedzenia, chyba właśnie Włoch, wynegocjowały, że Francja, Niemcy muszą, znaczy ogólnie wszystkie państwa, ale głównie no Francja, Niemcy, Wielka Brytania wtedy muszą ratować je przed kryzysem gospodarczym, a nie mają one obowiązku robić żadnych reform zaciskania pasa przysłowiowego. Wiecie, o co mi chodzi? Mhm. Opowiadałeś no o tym. To przy takim nastawieniu, tak, no to gdyby wszystkie państwa się składały jakoś na napęd gospodarczy, tak, to rozumiem, że Europa byłaby w stanie konkurować, ale tak to jest troszeczkę, że jak taka typowa w gimnazjum grupa pracy w grupie. Zespół pracy w grupie, że przydziela cię nauczyciel do pracy w grupie z innymi. Tylko jednej na cztery osoby, załóżmy, zależy na dobrej ocenie, reszta się opierdala, a ta jedna robi wszystko, żeby zaliczyć, nie? W ogóle, nie? Mm-hmm. Wiecie, o co mi chodzi? No. To czegoś takiego wam nie, to nie przypomina w tym. Ja wiem, że to jest straszne uogólnienie i ktoś z prawicy mógłby powiedzieć, o Wojcieszku, a nie uwzględniasz takich elementów gospodarczych czy coś, pierdolisz ogólnie, nie? Ale logika jest uniwersalna dosyć według mnie w tej kwestii. Znaczy tak, ja się myślę, że to jest dobre określenie, bo to właśnie to... Znaczy teraz się to trochę zmienia, bo na przykład teraz ostatni ten szczyt europejski był dosyć udany. W sensie my mamy z niego dostać hajs, ale między innymi na radzenie sobie z kryzysem. Znaczy w ogóle Morawiecki kłamał w mediach. Tak, Morawiecki jest zajebisty w ogóle. W sensie ogólnie media już w Polsce nie... To nie jest tak, że oni coś przeinaczają, oni po prostu kurwa kłamią i to jest piękne.
jak bardzo, jakim państwo Minecraft z tego robi. Zanim przejdziemy do tego tematu, bo to może być rozwinięte w cały nowy temat, wracając do kwestii tych gospodarczych, ja już zapomniałem, od czego wcześniej też wyszliśmy. Mówiłaś właśnie na tym świecie, że Japonia na przykład się wybije, USA, bo wcześniej była taka wizja troszeczkę, że USA i Chiny walczą ze sobą o dominację numer jeden, a teraz troszeczkę się tak zapowiada, że USA i Chiny są przed dużym w gruncie rzeczy zagrożeniem krachu gospodarczego, gdy Japonia na przykład znowu się wybija. To się mi bardzo podoba, że często jak się szacuje gospodarkę lub sytuację geopolityczną na najbliższe 20 lat, tak, to potem dzieją się takie rzeczy, jak czytaj 2020 rok, że wszystko się to odpierdala i odwraca cały scenariusz. Ja pamiętam, jak była książka, która szacowała, że Polska będzie jednym z największych państw gospodarczych Europy do 2025. Tylko że to była książka z początków rządów tam na przełomie chyba jeszcze za katastrofy smoleńskiej, przełomu rządów pierwszych rządów PiSu i PO, nie? W ogóle nie uwzględniająca tego, co się potem wszystko działo, nie? I potem nagle się to wszystko odwraca, ten cały scenariusz, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Znaczy ogólnie ja rozumiem też jakby to, co w Unii jest złe, w sensie nie jest, istnienie samo Unii nie jest złe i Europejczycy według mnie powinni dążyć do tego, żebyśmy powoli, systematycznie zbudowali, może, to jest moja perspektywa, to może być według mnie Konfederacja Europejska, to może być Federacja Europejska, to może być jedno wspólne państwo, bo według mnie po prostu razem jesteśmy, tylko razem będziemy wystarczająco silni, żeby oprzeć się tym gigantom, które tak naprawdę rosną, nie? No. Nie może być już sytuacji. Francja, Niemcy, co ma nas obronić tak naprawdę przed tymi? Nie mówię tu o militarnych sprawach, a nawet gospodarczych samych, nie? No nie, bo to nie jest tak, że Rosja na przykład wjedzie czołgami czy coś, chociaż tak Rosjanie między sobą w internecie mówią, ale to jest raczej takie pierdolenie prawicowe Rosjan. Tu chodzi raczej o kwestię dominacji gospodarczej, wypychania z rynku pracy firm, a jednocześnie w dużej mierze pracowników holenderskich, francuskich, duńskich i tak dalej przez firmy chińskie. Dokładnie. Na przykład, nie? No. To jest inne czasy, inny rodzaj wojny zupełnie. I to jest straszny problem, bo tak naprawdę żyjemy na przełomie takich wojen gospodarczych tak naprawdę i to jest dosyć przerażające. I to bardzo mocno się na nas odbije, zwłaszcza na Europie. I znaczy na państwa, które nie mogą konkurować w ogóle, w tym się już odbiło. I masz tutaj sytuację, że większość Afryki jest pod kontrolą tego Chin, a także Azji. A większość Ameryki Południowej jest w strefie USA, nie? Od strony właśnie komercyjnej, nie? Tak, od strony. Może nawet nie gospodarczej, bo gospodarka to jest taka, kojarzy się bardziej z elementami państwowymi. Chodzi o dosłownie wpływy poszczególnych korporacji, które są powiązane ze strukturami państwowymi też, No w i pewnym co sensie. mamy? Co mamy? Co ma Europa tak naprawdę do powiedzenia w takiej sytuacji? Tak, ale to też zaczęłaś ostatnio mówić przy naszej rozmowie, że ta wizja też się kompletnie zmienia, gdy mówiłaś o tym długu rządu amerykańskiego i rządu chińskiego i sama mówiłaś, że obstawiasz, które pierwsze jebnie w tym momencie. Wiem, ale w sensie jakby. No dobra, ale co to jakby według mnie zmienia? W sensie jakby. Nawet jeżeli by Chiny i USA pierdolnęło teraz, to nie wywraca, to wywróci sytuację oczywiście o 180 stopni i wtedy będzie inna sytuacja, nie? Ale nie zmienia to faktu, że kto w Europie ma tak naprawdę do gadania coś na świecie? Niemcy w No sumie? powoli kurwa tylko Niemcy, Brytole, ewentualnie Francuzi. No. I to jest problem. Znaczy ewentualnie Francuzi, a teraz nie jest troszeczkę taka sytuacja, że Francja sobie bardzo dobrze radzi w gruncie rzeczy gospodarczo. Znaczy ja wiem, tam są kryzysy, ale cała Europa przechodzi przez kryzysy, a mają od strony gospodarczej w Unii chyba najwięcej po Niemcach do powiedzenia obecnie. Tak, ale to nie jest nic dziwnego, po prostu Francuzi zawsze byli ważni na kontencie. Znaczy ja teraz mówię ewentualnie, mówię o tym, bo dlatego, że Francja bardzo mocno w ostatnich latach podupadła i dopiero teraz faktycznie Francja się podnosi z tego, co się wydarzyło ostatnimi czasami, nie? Więc mamy po prostu tradycyjnie potężne Niemcy i mamy Francję, która stara się znowu dogonić trochę, nie?
Ej, a mogę tak troszeczkę zmienić temat, bo mi przyszła inna rzecz do głowy. Tak. Mówisz standardowo potężne Niemcy, ale każdy członek rodziny czy znajomych, którzy jechali pracować do Niemiec, stwierdzają, że Niemcy z natury, ja wiem, że nie można teraz tak uogólniać jako kwestii narodowych, bo to jest też stereotypowe, nieważne czy mówimy o minusach czy plusach danego narodu, ale tam jest naprawdę duża kultura pracowitości. O, fajnie, czekaj. Jebać cię Discord w dupę. Dobra, mów. Teraz mów. Halo, słychać mnie? No teraz cię słyszę. A kiedy przestałaś słyszeć? Że każdy, kto był w Niemczech i tak dalej. To stwierdzają w gruncie rzeczy, że jest niesamowita tam kultura pracowitości. Że to jest po prostu pracowity naród, tak naprawdę. I mnie tak zastanawia twierdzenie ciągłe. Niemcy jako kraj wyszli z kryzysu po wojnach światowych i rozbicia na dwa państwa i stali się najpotężniejszym gospodarczo krajem w Europie. A ja ciągle słyszę takie opinie, że oni są silni gospodarczo tylko i wyłącznie ze względu na to, co nagrabili podczas II wojny światowej. Co do dzisiaj spłacają? Czy to co... To, w sensie jakby... Dla mnie to też jest strasznie głupie, nie? Ludzie trochę nie rozumieją, to mi fajnie Monika mi to wyjaśnia. Ludzie nie rozumieją trochę z bardzo tego, z gospodarczego punktu widzenia, że ograbić miasto, a odbudować, a zbudować miasto na nowo, to są dwie różne rzeczy. I koszt tego wszystkiego jest tak ogromny, że właściwie Niemcy, gdyby nie poszły na, znaczy gdyby nie poszły na wojnę światową, a zaczęli, i ogólnie gdyby nie poszli w zbrojenia, a zaczęli ten, po prostu gospodarczo iść, nie? Cały czas. To strzelam, że obecnie byliby jedną z najpotężniejszych gospodarek świata jeszcze wyżej niż są teraz, nie? Mhm. Dlatego, że tak samo jak ktoś mówi, że plan Marshalla niby dał Niemcom tak dużo, no to 5% budżetu rocznego, bawo, plan Marshalla, bawo, to jest wszystko. Niemcy poratowało, to jest, chyba to się nazywa właśnie cud falangkłódzki, czy cud ladański, coś w tym stylu to się nazywa. No i to trzy sprawy, czyli że Niemcy ogarnęli trochę dupę i dogadali się ze państwami, które niegdyś były ich wrogami i te państwa zaczęły ich wspierać, jak na przykład Francja, Wielka Brytania, USA, z Włochami się porozumieli znowu z Beneluxem i zaczęliśmy tworzyć pierwsze wspólnoty gospodarcze europejskie, nie? Mhm. Dwa. To Niemcy stracili mnóstwo miast, ale udało się im ocalić część przemysłu. I to też sytuacyjnie było bardzo dobre, bo zaraz wybuchła wojna w Korei. Dzięki temu, kiedy Niemcy odbudowały swoją gospodarkę bardzo powoli, nie musieli jakby tego przemysłu, który napierdalał karabiny, czołgi i tak dalej, przezbajać, bo wystarczyło po prostu rzucić ten metal na taśmę i zapierdalać i po prostu sprzedawać Amerykanom to, nie? Mhm. A trzy, no ogólnie po prostu Niemcy są pracowitym narodem i są bardzo licznym narodem. I to wojen, czy to gospodarczych, wojennych i tak ogólnie politycznych i tak dalej, wygrywa się za pomocą potencjału tego, nie? Ile Niemców w ogóle w tej chwili jest w Niemczech? Niemcy jest chyba ponad 80 milionów. Czy jest ich prawie trzykrotnie więcej niż nas? No... Bo Polaków, znaczy nie tyle Polaków, co osób w Polsce jest chyba 30 milionów. 30? Nie, u nas jest prawie 40 milionów. Prawie 40? No. To mi się porąbało. No to mają dwukrotnie więcej. 30 parę chyba, bo patrzyłem kiedyś niedawno w kwestiach statystyk koronawirusa. No to mają dwukrotnie więcej. Aha, jeszcze jeden temat poruszyłaś, a propos właśnie telewizji, jak kłamie, ale to jest a propos TVP. Tak, aczkolwiek nadal słyszę, ja przepraszam, żeby nie było a propos widzów, ja mam bardzo wyraźne, przynajmniej według mnie i chyba tutaj też koleżanek, poglądy polityczne. Ja takiej dyskusji często robię za adwokata diabła, co mi bardzo pomaga, gdy właśnie w dyskusji dana druga osoba mi podsuwa w razie czego na przyszłość argumenty na rzeczy, na które napotkałem w dyskusji z innymi ludźmi. Wiesz, o co mi chodzi? I tak, o jaki zarzut chodzi, że TVP było też propagandą państwową przez 8 lat rządów PO. Aczkolwiek ja mogę wyrazić swoją jedynie subiektywną tutaj ocenę, że jak zajrzałem do TVP, do wiadomości dwa razy,
raz 2-3 lata temu jakoś, drugi raz niedawno przed wyborami prezydenckimi, to ja byłem w ciężkim szoku w gruncie rzeczy, że jeżeli TVN czy poprzednie TVP było propagandą, to ona była o wiele subtelniejszą propagandą według mnie, a to co teraz to jest na poziomie stonki ziemniaczanej, znaczy, jeżeli zawsze, nie gorzej. Zawsze jest tak, że państwowe medium będzie w pewien sposób lekko przynajmniej wspierać rząd. I za PO nie było inaczej, ale to co się dzieje za rządów PiS to jest kurwa jakaś tragedia. W sensie, ostatnia sprawa, nie? To na TVP było. Morawiecki autentycznie kłamał, bo i TVP przytaknęło mu, bo chodzi o ten budżet, który, ten finanse, które dała nam Unia Europejska na kryzys, nie? No. Oni powiedzieli, że to nie miało nic związanego z tymi budżetem praworządności, nie? Tymi zasadami, że to, te pieniądze, które zostaną nam dane, będą patrzone na co zostaną wydane, nie? Oni powiedzieli, że nie były, a prezydent Francji bardzo jasno powiedział na tym zlocie europejskim, że on nie podpisze żadnych wpływów finansowań dla nikogo, jeżeli nie będzie to powiązane z tym praworządnością, nie? Mhm. Więc no ta telewizja po prostu kurwa kłamie. No. No. I jakby ktoś chciał, czy oni po prostu są debilami i tego nie wiedzieli, to dla kogo jest akurat to dobrze, że dla kogo to jest sukces, jeżeli Polacy będą wierzyć, że udało się wynegocjować układy, które sprawiają, że możemy za to sobie wszystko kupić. Mówiliśmy o TVP, ale mnie tak ciekawi jeszcze motyw, że trochę Polsat się zeszmacił dla mnie. Że Polsat na przestrzeni tych lat coraz bardziej przypodaba się obecnej władzy w gruncie rzeczy. Nie wiem, pewnie za mało telewizji oglądacie, ale Polsat momentami zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do poziomu TVP obecnie. Znaczy ja najbardziej kojarzę z telewizyjnej stacji, co nie? No. Kojarzę TVP, ponieważ po prostu ja sama telewizora nie mam i czasem widzę TVP po prostu jak wbije do babci, co nie? Bo ona ma to odpalone zazwyczaj. I TVN24, ponieważ TVN24 jest jednak dosyć często działa w necie i jego newsy są w necie po prostu. A tak to znam portale internetowe newsowe, co nie? Nie, mnie najbardziej tak, według mnie najwięcej o naszej telewizji polskiej mówi ten. Jak to było? Nie mam kasy na dopolasze, więc oglądam wiadomości? Tak. No, więc... Tyle w temacie, co? No myślę, że znaczy jakby można też dużo mówić o tym, że... Wiesz, jest starszy, to widziałeś ten... O, na przykład jak był ten spot z Dudą, widziałeś go? Tak. To jest według mnie... Ostatnie wiadomości przed wyborami to 6 minut do wiadomości, na które jest 24 minuty, jeżeli dobrze pamiętam standardowo. To był jeden wielki, długi spot Andrzeja Dudy, wyborczy. Ale stary, ty wiesz, że to... W sensie ty to oglądasz? I ja myślę sobie takie, kurwa, Kim Jong-un. No bo tam jest kwestia taka, że ja tam widziałem ujęcia pod tytułem, jak dziecko trzymane przez matkę wyciąga rączkę do idącego Andrzeja Dudy i krzyczy: dziękuję za 500+! Nie, staje w ogóle... Ta w ogóle tajska muzyka i tak dalej, wiesz, takie jakby kurwa Polska to była i na ziemi obecnie, nie? Tak. Dzięki naszemu wielkiemu przywódcy. No kurwa mać! To jest demokratyczne państwo? Znaczy podoba mi się, że ktoś podłożył audio z tego właśnie z... Tak, ludzie u mnie podkładali Z koreańskiej telewizji. Z koreańskiej telewizji. Ale wiecie co jest straszne? Jak tak się zapoznałem trochę z tematem, to Koreańczycy właśnie rzadko kiedy ten... Bo w Polsce jest, w wiadomościach jest taka trochę natura oblężona twierdza w Polsce jest, nie? Więc oni starają się zawsze robić coś takiego, że jakiś wróg musi być, bo Polska nie może nie mieć wrogów, nie? Taka radykalizacja cały czas narodu i odwracanie uwagi, nie? To ogólnie w Korei Południowej, znaczy w Korei Północnej nie ma takich dużo wiadomości, które mówią stricte wróg, tylko że po prostu jest zajebiście, pracujcie dalej, zamknijcie mordy, a u nas jest właśnie takie, właściwie to nie pracujcie, damy wam hajs, zamknijcie mordy. Czekaj, zaczekaj dwie kadencje i będzie. Zmiana na pracujcie. Za dwie kadencje to kurwa staje, będzie zmiana na daj chleba. No,
znowu tutaj będę troszeczkę adwokatem diabła, ale a propos właśnie, jak się spytałeś, czy to jest demokratyczne państwo, często dosyć natrafiam na argument, że opozycja niedemokratycznie się zachowuje, jeżeli nie szanuje rządów wybranych normalnie demokratycznie, a robią takie rzeczy jak okupowanie mównicy sejmowej, nie? Przepraszam, PiS nie szanuje praktycznie drugiej połowy obywateli, które na nich nie zagłosowała. To jest raz, ale ja miałem zawsze na to troszeczkę inny argument, że demokracja nie polega na tym, że nieograniczoną władzę ma władza wybrana drogą większościową. Bo wiesz, gdyby tak było, to nie, władza wybrana raz demokratycznie mogłaby zmienić prawo, bo została wybrana demokratycznie, mogłaby zmienić prawo tak, żeby dożywotnie rządzić. Oczywiście nie jest to w tak skrajnym wypadku, tak, ale jeżeli są wyraźnie łamane prawa konstytucyjne, które określają prawo, którego ma się trzymać rząd, tak, no to powinno się temu jakoś protestować. I tak, z jednej strony słyszę argument, że opozycja zachowuje się kijowo, niedemokratycznie, bo robi taką burdę w Sejmie, a z drugiej strony, wiesz, ja słyszę czasami od typowych wyborców Platformy, znaczy typowych, czyli wiesz, wiek 30 parę, 40 parę lat, wykształceni ludzie, tak? To jest typowy elektorat taki platformowy, ale od tych ludzi słyszę z kolei argument, że przestają wierzyć w PO, że za bardzo pipowato się zachowują, że nie zrobią czegoś więcej, że nie robią konkretnych działań i w ogóle. Czyli z jednej strony jest hejt na opozycję, bo jest zbyt radykalna, a z drugiej strony jest hejt na opozycję, że za mało robi. Jest zbyt grzeczna. To jest tak jak ta dyskusja, że ludzie mają, że na przykład po wyborach był taki problem, że klasizm, nie? Że ci Polacy, którzy głosowali na opozycję, to będzie rosnąć klasizm i ten. I że ci wschodni cały czas będą głosować na PiS, nie? No. No, ale też doszliśmy właśnie do wniosku wszyscy, że no kurwa, to są dość ludzie i głosują na taki rząd, nie? I to nie ma po prostu, nie ma prawa, żeby po prostu kurwa przytaknąć główce, no mogło się nie wiedzieć, bo jesteś tylko biedny Janusz, nie? Tylko, że właściwie rozpierdasz państwo, nie? Mhm. Więc no... Ja osobiście sądzę, że to, co się dzieje w tym kraju, to jest po prostu kurwa. I osobiście po obecnych wyborach z Mysą stwierdziłyśmy, że będziemy prawdopodobnie gdzieś na granicy już mieszkać, bo... To żeby było blisko. Tak, to nie ma sensu. To pierdol. To prędzej czy później pierdol. Ja nie wiem, czego się ludzie spodziewają po prostu. Bo... Nie mówię, że PO jest lepszą opcją, w sensie, że jest doskonałe i kurwa zajebiste, nie? Ale mamy... Ale w demokracji nigdy nie masz idealnej opcji. Gdybyś miał idealną opcję, to każdy mógłby być kandydatem, który idealnie siebie reprezentuje i jest 35 milionów kandydatów i każdy ma jeden głos. No. Bo to mnie wkurza. Nie idę na wybory, bo nie ma dla mnie idealnego kandydata. I słyszę, że na przykład ktoś lewicowy się obraża na Biedronia, bo idzie na Zandberga, albo idzie na Biedronia, bo się obraził na Zandberga, bo jedna strona nie jest wystarczająco lewicowa dla niego. Aczkolwiek prawicowcy nie mają z tym problemu. Prawicowcy... Ej, mam znowu misję amerykańską, nie pojawiła mi się kolejna. Znaczy, bo to jest losowa szansa na ten. To mam się zgodzić na tą amerykańską już, czy aż do skutku? Dostajesz amerykańską piechotę łaską i dostajesz możliwość zakupienia od nich tego Deadnota. Znaczy, bo chciałeś Brytoli wziąć, z tego co pamiętam. Tak? Nie, teraz mam amerykańską. Ale wcześniej mówiłeś, że chcesz poczekać na francuską. A na Francuzów. No to czekaj jak dla mnie. Dobra, a kończąc myśl tylko... A wy tu skąd się wzięliście? Ej! Oni się tu jakoś tepnęli, czy co? Skąd się oni tu wzięli? Ale kijowa sytuacja. Ty czekaj. No to cofam was. Nie wiem skąd oni się tu wzięli. What the fuck? Przyszli. Dobra. No, widzę. Widzę, że przyszli. W ogóle głupio, że ja i ten, nasz sojusznik Jodo mamy dosyć podobne kolorki i się tak mieszamy na mapie. Ale to i tak, według mnie to też jest trochę argument. Kolejny argument jest taki, że według, taki dobry według mnie,
że to co bliste jest, że w ogóle przychodzi ludzkie pojęcie i według mnie opozycja, w sensie ja osobiście sądzę, że bardzo nawet kurwa popierałbym zamach wojskowy, gdy po prostu obalić PiS, wiesz co chodzi? No. Więc no to jest moje podejście już powoli, że to nie może tak trwać i to nie może być tak, że ten... My rozbijamy sobie de facto, my niszczymy sobie państwo i rozbijamy naród, nie? I szczerze, dla mnie też opozycja za mało robi, bo to trzeba protestować przeciwko temu, co się dzieje tak naprawdę. Trzeba działać tak naprawdę. Że w ogóle, ja teraz poruszę tak trochę inny temat, który mi osobiście ale fascynuje. Ale nie wiem, czy nie powinniśmy zakończyć odcinka, bo będę bitwę miał, a jest 30. No to kończmy. Czy chcesz kontynuować to w następnym epizodzie? Znaczy to będzie już w sumie dodatkowy temat. Dobra, okej, okay, to od dodatkowego tematu zaczniemy w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i bye bye! Pa, pa!